Cześć wszystkim, jak się macie, z tej strony żuraw.pl to kolejny odcinek Zagrajmy w karierę menedżera z zespołem Zawisza Bydgoszcz FIFA 14. Powoli, powoli zbliżamy się do końca sezonu i powoli, powoli zbliżamy się do końca tej serii, ale na razie mamy jeszcze mecz w Lidze Europy. U siebie przytupiliśmy 3 do 2, o ile dobrze pamiętam, przez rzut karny. Byłby remis, gdyby nie rzut karny. Teraz gramy u siebie z Dynamem Moskwa w Lidze Europy i jeżeli przegramy, to odpadamy. No potem mamy też ważny mecz z Lechem Poznań. A później Jagiellonia Białystok w Pucharze. Więc to mamy ciekawe dzisiaj zadanka. Coś tu dla nas jeszcze jest, konferencja prasowa. Musimy zmotywować swoich zawodników przed tym spotkaniem. Główka, ależ nie trafił. Ależ nie trafił tutaj przed zawodnik nasz, no to była fatalna sytuacja. No, główka szłaby w bramkę bezproblemowo, ale rzucił się tak fatalnie. Nie wiem, czy to był Teodorczyk chyba. Podanie od bocznego obrońcy po prostu fantastyczne. Oczywiście, kuźwa, nie umiem zabierać piłki. Kurde, blade! I nie ma gola. No niestety piłka nie wpada do siatki, a szkoda, o Jama strzelał. I strzał na bramkę. No niestety strzał odbity przez bramkarza. No i koniec spotkania, niestety 0 do 0 i przegrywamy tu dwumecz. Nie udało nam się pokonać w żaden sposób tutaj drużyny Dynama Moskwa. Oni tam też bramki nie strzelili, ale odpadamy. Nagroda z turnieju. Dzięki dobrym wynikom w turnieju otrzymuje dodatkowe fundusze. Rozgrywki Euroliga, dodatkowy budżet 350 tysięcy euro. Spoko, tylko to mi w ogóle do niczego nie jest potrzebne. Niestety po męczącym meczu z Dynamo Moskwa większość składu musiała odpocząć podstawowego i grały mocno rezerwowym składem w strugach deszczu z Lechem Poznań, który gra na pierwsze miejsce, więc nie wiem, czy to był dobry wybór. Podejrzewam, że z tego meczu nic nie będzie. No niestety ręka, no kurde blado. Zagrał sobie ręką, a cholera, taka kontra była, że mogło z tego paść coś pięknego. O kurde, no nie, dlaczego oni w piłkę nie trafiają? Jeszcze piłkę zabierają. Nie no, taka akcja, przecież tylko dołożyć głowę trzeba było. No i teraz główka, ale jajajaja, Ladże, no miałeś okazję niesamowitą tutaj podanie Barciny. W stylu właśnie FIFA 14, ale niestety. Nie, nie, nie. Nie ma, na szczęście, ale no tutaj to już Fuchs nas uratował akurat. No i koniec meczu, niestety 0 do 0. Drugie spotkanie, w którym nie padła ani jedna bramka w tym odcinku. No po prostu cudownie. Dieter Elsznek w sprawie opuszczenia klubu. Co on tam chce? Szefie, niech pan nie uzna, że nie można mnie wystawiać do gry. Na pewno tam się wszystko drżnie, a może nawet nie zostanę w klubie. Jeszcze nie jestem pewien. O proszę. Dieter Elsznek, on nie jest Niemcem, on jest kurde Austriakiem. Dopiero teraz zauważyłem. Mamy mecz w pucharowy. Pucharowy pierwszy z dwóch meczów z Jagiellonią Białystok. Znowu w strugach deszczu. Będzie ciężko. Coś tak czuję. Skład no, mocno podstawowy teraz już występuje, ponieważ są zawodnicy odpoczęli.
No i nikt go nie powstrzymał. Cholera jasna, no. Super ofensywny, bo to nie ma co. Nie no, po prostu masakra, no nic nie mogę zrobić, cholera, no. No, bierzcie tą piłkę, rzućcie się na nią. Kurwa, co za banda patałachów, zjebów jakiś, no. Tak, podaj do tyłu, najlepiej, żebym przejął piłkę przeciwnik. No podajesz, czy kurwa co robisz? Piłkę se dają zabierać, no kurwa nie gram w tą grę zaraz, już pierdolę. Gdy zaraz kurwa ostatni odcinek, jak się wkurwie. Nie będę tego chujostwa nagrywał, bo mnie to wkurwia, już nie umiem w to grać. Przyzwyczaiłem się do gry w FIFA 17, gdzie kurde piłeczki podania idą jak po maśle. Ale jest tutaj takie coś. No, żeż ty kurwa mać w mordę. I koniec tego cholernego meczu, przegrywamy. Na szczęście. Już mam go dość. Mam dość tej cholernej gry i tyle, wam powiem. Nie będę już jej nagrywał, mimo tego, że jeszcze do końca sezonu. No i dobrze. I tutaj dostałem, że w turnieju żeśmy sobie poradzili jeszcze jakoś. Teraz będzie Liga Europy. Zawisza dalej na czwartym miejscu. No cóż, ale ja się w tym miejscu z wami żegnę i powiem, że mam dość tej gry i nie będę w nią grał. Bo się nie będę denerwował. A denerwuję się strasznie już w tym momencie. Mam dość. I przyzwyczaiłem do FIFA 17, już nie umiem grać w te stare FIFA, bo to inny silnik fizyczny, inny ten, tu podania w FIFA 17 są fajne. Można podawać w lewo, w prawo, w górę, w dół, wszystko można fajnie robić, a tutaj cholera jasna, już wszystko mnie męczy. Dobra, to w tym się miejscu z wami żegnam, dziękuję wam wszystkim za uwagę, pozdrawiam was wszystkich serdecznie, do zobaczenia i cześć, pa, pa!